Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji żyrardowskiej. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Żyrardowa oczywiście 6 stycznia. Znaleźli się w nim poza mieszkańcami przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osiel. W orszaku nie mogło zabraknąć również zwierząt, które na co dzień rezydują w Muzeum Mlinarstwa. Pomimo mroźnej pogody wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Widać wyraźnie, że mieszkańcy Żyrardowa mają wielką ochotę bycia ze sobą razem, spotykania się, i ta dzisiejsza uroczystość Trzech Króli i orszak z tym związany wyraźnie to pokazuje, że warto być razem, warto się cieszyć tym okresem Bożego Narodzenia, bo przecież to jest bardzo wesoły okres, radosny. Myślę, że ta pogoda dzisiejsza, która i tak była przyzwoita, bałem się trochę, że rzeczywiście ten sążnisty deszcz pokrzyżuje nam nieco plany związane z orszakiem, a to się okazało, że nie było żadnego opadu, tak, deszczu. Może trochę popruszył śnieg, ale przecież jest zima, co nie jest czymś nienaturalnym. Mimo to właśnie bardzo dużo mieszkańców Żyrardowa, orszak wesoły, kolorowy, radosny. Kończymy tę uroczystość mszą świętą w kościele parnym. Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom Żyrardowa za to, że w tak liczny sposób wzięli udział w tym orszaku, w tych uroczystościach. Bądźmy razem, weselmy się nadal tym okresem Bożego Narodzenia. Glory, glory, alleluja, szante, szante, noe. Glory, glory, alleluja, szante, szante, noe. Orszak Trzech Króli nie jest naszą pierwszą imprezą, którą organizujemy. Po raz czwarty Orszak Trzech Króli w mieście Żyrardowie miał miejsce. Natomiast, no, tak jak mówiłam, bardzo trudno jest zorganizować takie wydarzenie z tego względu, że współpracujemy ze wszystkimi czterema parafiami, także przedsięwzięcie dość duże, skomplikowane. Natomiast, no, mam nadzieję, że się udało i każdy tutaj, kto uczestniczył w orszaku, był zadowolony. Tak jak widać, no, tutaj mieszkańcy też robią sobie zdjęcia z naszymi królami, także my jesteśmy zadowoleni. W orszaku brali udział oczywiście przedstawiciele naszego miasta, pan prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, oczywiście proboszczowie wszystkich parafii, księża, no ale przede wszystkim mieszkańcy, grupy parafialne, osoby śpiewające, które związane są oczywiście na co dzień z naszymi tutaj parafiami. No i my jako Fundacja Fabryka Feniksa też czynnie bierzemy jakby udział we wszystkich zadaniach związanych z właśnie organizacją orszaku. Bardzo ważne święto, ponieważ wyszliśmy na ulicę, aby ogłosić całemu światu, że Pan Bóg się narodził, że mamy zbawienie, że mamy życie wieczne. I święto objawienia Pańskiego Trzech Króli właśnie chce nam to powiedzieć. Bóg przychodzi na świat. Wszystkie narody oddają Mu chwałę. Trzej Królowie to potwierdzają. Żyrardów się spisał? Spisał się, bo i było nas dużo, jest nas dużo. A najpiękniejsze jest to, że są rodziny z małymi dziećmi. To jest przepiękny widok, widząc tyle rodzin, które idą, cieszą się i głoszą chwałę Pana Boga. Trwa remont pinakli na kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Wartość inwestycji to ponad 1 300 000 zł.
Na realizację zadania parafia pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Znajdujemy się przed Kościołem Matki Bożej Pocieszenia w Żerardowie. Rozpoczął się dawno wyczekiwany remont wież, a w zasadzie pinakli Kościoła Matki Bożej Pocieszenia. Uzyskaliśmy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na tę inwestycję prawie milionową. Cała reszta pieniążków, czyli to, co zaoferowała nam firma ZKR z Ożarowa Mazowieckiego, prawie 400 tysięcy, pochodzi z ofiar wiernych, sympatyków Kościoła, a także jest pomocą diecezji dla naszej parafii. Ten remont jest szalenie ważny, dlatego że pinakle, które w miarę upływu lat podchylały się od pionu, a ma to związek z taką ogromną wietrznością tego miejsca, trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie jest, one nie są przezbrojone. W tamtych czasach, czyli na początku XX wieku, nie znano jeszcze takiej techniki zbrojenia muru. I w tej chwili prace, które będą prowadzone przy pinaklach kościoła, mają na celu sztuczne przezbrojenie tych pinakli, czyli będą miały miejsce takie bardzo głębokie nawierty, w które zostaną wprowadzone pręty z włókna węglowego. Będzie takie swoiste wypełnienie takim klejem, powiedzmy, i to wszystko sprawi, że pinakle zostaną zakotwione do trzonu wieży, a więc zwiększy się bezpieczeństwo tych, którzy wchodzą do kościoła, wychodzą. To jest jakby główny cel tej inwestycji. Oczywiście przy okazji na pewno wyjdą jakieś prace dodatkowe, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, a które będą musiały zostać wykonane, żeby ta inwestycja po prostu jakby zdała swój egzamin. Ale tego też nie potrafimy w tym momencie jakby wyświetlić. Dopiero wtedy, kiedy kierownictwo budowy, nadzór budowlany wejdzie na te wysokości i dokona lustracji jakby z bliska różnych ubytków, powiedzmy braków, które wystąpiły w miarę jakby upływu czasu, wtedy będzie można jakby te prace podjąć, no oczywiście po uprzednim zatwierdzeniu tych prac przez jednostkę unijną, od której dotację otrzymaliśmy. Arka Noego w sobotę 8 stycznia wystąpiła w żyrardowskiej Farze. Ten dziecięcy zespół muzyczny wykonujący piosenki o tematyce religijnej przyciągnął na koncert tłumy ich miłośników. Arka Noego gra nie tylko dla dzieci, większość na naszych koncertach to są właśnie dorośli, bo w każdym nas drzemie taka natura dziecka i myślę, że w ustach dzieci te słowa, które śpiewamy, one są takie wiarygodne i powiem szczerze, do mnie wiele razy trafiają te słowa, mimo że słuchałem już tych piosenek tysiące razy, a powiem nawet więcej, po wielu latach sens niektórych piosenek, które napisałem, zrozumiałem dopiero w pełni. Pisząc na początku te piosenki, to chciałem tylko, żeby się udało cokolwiek napisać, a po latach się okazało, że udało się zrobić coś niesamowitego, no dzięki Bogu. Na pewno wnuki chciałyby nagrać swoją płytę, żeby mieć nie tylko piosenki rodziców, tylko swoje własne piosenki. Wielodzietne rodziny to są takie rodziny, gdzie buty, kurtki, bluzy, wszystko przychodzi na młodsze rodzeństwo, więc oni mówią, no w końcu czas, żebyśmy mieli własne piosenki. No i mamy takie marzenie zrobić arkową nową płytę. Arka to nie tylko ludzie, to przede wszystkim słowa i muzyka. I tak jak widzimy przez te lata, że skład dzieci się cały czas zmienia, teraz już nie rodzice, tylko ich dzieci, ale treść jest zawsze potrzebna i fajna, na każdy czas jest odpowiedni. Czas na sport.
Wielu miłośników tenisa stołowego miało przyjemność uczestniczyć w turnieju organizowanym przez SL Salos, odbywającym się w Święto Trzech Króli w Żyrardowie na hali Aqua. Zawodnicy i zawodniczki rozgrywali turniej w czterech kategoriach: kobiety, żacy i młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik pamiątkowy medal. Serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie i trud organizacji naszemu trenerowi Albertowi Świrta. Dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju i ufundowanie nagród. Ciecharowski Michał, SL Salos Żyrardów, Ryszard Adamiak, Aqua Żyrardów i Mitrowski Dariusz, ULKS Wiskitki. Zapraszam na nadchodzące wydarzenia. Dzień dobry, zapraszam do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w naszym mieście jeszcze w styczniu tego roku. Pierwszym z nich będzie wieczór kabaretowy Andrzeja Poniedzielskiego, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 16 stycznia. Bilety w cenie 80 zł są do nabycia w kasie Centrum Kultury w Żyrardowie. Kolejnym jest inauguracja cyklu spotkań Kółka Literackiego Żyrandol i to wydarzenie odbędzie się 20 stycznia w czwartek. Spotkania te prowadzić będzie Klaudia Appel. W piątek 21 stycznia w imieniu prezydenta naszego miasta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zapraszam na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. I tutaj na scenie wystąpi zespół Ferajna Jastrzębskiego. Natomiast 22 stycznia odbędzie się pierwszy koncert z cyklu Scena za kulisami i o godzinie 20 z tyłu sceny w Centrum Kultury w Żyrardowie wystąpi zespół Punkt Widzenia. Końcówka stycznia, czyli dni 28, 29 i 30 stycznia to koncerty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam serdecznie do śledzenia na bieżąco wszelkich wydarzeń organizowanych w naszym mieście, m.in. za pośrednictwem kanałów facebookowych Centrum Kultury w Żyrardowie i Urzędu Miasta Żyrardowa. Przypomnę, pierwsze już 16 stycznia, czyli wieczór kabaretowy Andrzeja Poniedzielskiego w sali widowiskowej Centrum Kultury w Żyrardowie. Do zobaczenia. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Bądź niewidzialna. Nie daj się złapać. Z nikim się nie poznawaj. Jak ocalić smoka? Nadchodząca przerwa świąteczna wcale nie cieszy Mortimera, który każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie filmików na autorski kanał w internecie. Niestety, jego nagrań nikt nie lubi, a wokół trudno o sensację. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec poznaje tajemniczą Sarę. Dziewczynka od dłuższego czasu żyje w drodze, pomieszkując w pustych domach. Szybko okazuje się, że skrywa ona jeszcze jeden sekret. Właśnie zaprzyjaźniła się ze smokiem. Ziejący ogniem maluch tylko na pierwszy rzut oka wydaje się groźny. Pod zielonymi łuskami kryje się zagubione stworzenie, któremu Mortimer i Sara postanawiają pomóc. Jakbyście czegoś potrzebowali, to jestem u siebie w pokoju. Słyszeliście to? Kończymy grę. Dlaczego? Dopiero się rozkręcają. Parówek nawet spokojnie można zjeść. Powrót do tamtych dni. Tomek mieszka sam z matką, bo jego ojciec Alek wyjechał do USA za pieniędzmi. Niespodziewanie mężczyzna pojawia się w domu z naręczem prezentów, ale nie wyjaśnia powodu swojego powrotu. Wszyscy wydają się szczęśliwi, jednak coś niepokojącego wisi w powietrzu. W miarę upływu czasu udaje się zauważyć, że Alek walczy z silnym uzależnieniem od alkoholu, co stopniowo niszczy rodzinę Tomka oraz jego dzieciństwo. Chłopiec musi bardzo szybko dorosnąć i zmierzyć się z rzeczywistością niepisaną żadnemu dziecku. I'm offering you the opportunity to become a Kingsman agent. Like a spy. Of sorts. Since 1849, Kingsmen and tailors have clothed the world's most powerful individuals. By 1919, a great number of them had the desire to preserve peace and protect life. Our founders realized that they could channel wealth and influence for the greater good. And so began an independent intelligence agency operating at the highest level of discretion. The Kingsman Agency. Welcome to the club. Very clever. This movie really is an origin story. This is the foundation of the Kingsman franchise. Manners make a man. Spectacular, eh? Oh, yes. Very nice. We see in this film the formation of the Kingsman. Get to the lift. The style is very Matthew Vaughan.
Matthew is an amazing storyteller, and he's written something quite powerful. At the center of this particular Kingsman film is the First World War, but it still has its recognizable Kingsman element. Forget your manners. Oh. It's got a tailor shop. It's got complicated fight sequences. There's gadgetry, humor, and action, and fantastical villains. It's time to pour fuel on the fire. Armed and ready. We shall see. Welcome. Why is it that boys are always so messy? You're going to need a suit. Come on. Szanowni Państwo, dzisiaj w studiu telewizji Żyrardowskiej goszczę prezydenta miasta Żyrardowa, Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, chciałabym, abyśmy podczas tej rozmowy podsumowali miniony 2021 rok. No niestety po raz kolejny już można powiedzieć, upłynął on pod znakiem pandemii. Był dosyć trudny. Rok 2021, jak i poprzedni, czyli rok 2020, to były trudne lata, jeśli chodzi o finanse miejskie. Pandemia rzeczywiście tutaj wywołała pewien skutek negatywny w naszych dochodach. Bo przypomnę, że z jednej strony, tam gdzie tylko to było możliwe, miasto zwalniało z opłat czynszowych tych państwa, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wynajmując pomieszczenia od miasta. Miasto również stosowało ulgi, umorzenia, jeśli chodzi o podatki. Tam, gdzie przedsiębiorcy rzeczywiście takiego wsparcia potrzebowali. No ale cóż, z drugiej strony to się przecież przekłada na nasze dochody, tak, które były mniejsze. To jest też kwestia zanotowania pewnych zmian, pewnych mniejszych dochodów, jeśli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Również jeśli chodzi o podatek CIT, to również były mniejsze dochody z tego tytułu. Ale mimo to zauważcie państwo, że miasto sobie radzi. Generalnie nie spowalniamy tempa realizacji inwestycji miejskich. Nie spowalniamy tempa również w tych dziedzinach dotyczących takich kwestii społecznych. I myślę, że to są dobre symptomy na ten właśnie 2022 rok. Poza tym jesteśmy skuteczni, jeśli chodzi o pozyskiwanie wszelkiego rodzaju wsparcia. W różnym zakresie oczywiście. Tej pomocy dla samorządów wynikającej z konieczności zapełnienia pewnych luk, tak, szczególnie jeśli chodzi o dochody. I tutaj przecież korzystamy z różnego rodzaju tarcz ochronnych, uzyskując subwencje ogólne, dotacje celowe. I powiem szczerze, że rok 2021 zamkniemy pozytywnym bilansem. I to jest chyba dobra wiadomość dla nas wszystkich jako mieszkańców Żyrardowa, że pomimo rzeczywiście dużych, naprawdę dużych trudności wywołanych przez pandemię koronawirusa, radzimy sobie. I cóż, nie mogę narzekać. Zresztą ja nie jestem osobą, która jest stworzona do narzekania. Ja jestem po to, żeby rozwiązywać problemy miasta jako prezydent czy osoba zarządzająca miastem, więc nie narzekam. Oczywiście mogę narzekać tutaj na brak kontaktu czy brak możliwości takich pełnych kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami. I tutaj rzeczywiście ta pandemia nam to skutecznie, że tak powiem, utrudnia. Ale mimo to przecież spotykam się z ludźmi, rozmawiam z ludźmi, wsłuchuję się w głos mieszkańców co do potrzeb, ale również pewnego kreowania wizerunku Żyrardowa w przyszłości. Jest to ważne, abyśmy
każdy dokument o znaczeniu strategicznym budowali w oparciu o te opinie płynące od naszych mieszkańców. Więc ja myślę, jak najkrócej oczywiście, tutaj podsumowując miniony rok, nie był to rok dobry, ale nie był też najgorszy. I chyba nie powinniśmy w tym momencie narzekać, bo cały czas odnotowujemy rozwój naszego miasta, rozwój naszego Żyrardowa i dla mnie to jest najważniejsze. My jako Telewizja Żyrardowska bierzemy udział w otwarciach, tak, na przykład w realizacjach, w początkach inwestycji. Mhm. Tego było naprawdę dużo. Ale gdyby pan prezydent mógł wymienić te najważniejsze z tego minionego roku? Myślę, że taką sztandarową, flagową wręcz inwestycją była budowa nowego przedszkola. Dużego przedszkola na ponad 200 dzieci. Krasnala Hałabały. Przy ulicy Księdza Brzuski, tak, dokładnie. Dzięki temu ten obiekt, który dotychczas był wykorzystywany na przedszkole przy ulicy Szarych Szeregów, mógł zostać opuszczony. Tam już naprawdę stan techniczny tego obiektu nie pozwalał na kontynuację zajęć dla dzieci w tym przedszkolu. I dzieci mogły się przenieść właśnie do nowego, pięknego przedszkola, nowoczesnego przedszkola przy ulicy Księdza Brzuski. Ale dodatkowo miejsce znalazło tam ponad 70 dzieci nowych. Obiekt duży, przyjazny i chyba pierwszy od wielu, wielu lat wybudowany od podstaw jako nowy, jako przedszkole. Myślę, że to jest duża sprawa dla dzieci, ale również ich rodziców. Musimy, powinniśmy wręcz pokazywać Żyrardów jako miejsce godne do zamieszkania, fajne do zamieszkania. A więc takie przedszkole jest takim klasycznym przykładem, że tutaj dzieci znajdą odpowiednią opiekę w tym wieku przedszkolnym. Idąc dalej, drugi etap budynku przy ulicy Waryńskiego, w zasadzie róg Waryńskiego i ulicy Jasnej. Pierwszy chyba po wojnie wybudowany od podstaw budynek komunalny w dwóch etapach w tym miejscu. To jest kwestia nie tylko 60 kilku lokali nowych mieszkalnych na wynajem, ale to jest również kwestia zagospodarowania przestrzeni publicznej w tym miejscu, gdzie jeszcze do niedawna ta przestrzeń, powiem szczerze, straszyła, tak? Dzisiaj wygląda to już zupełnie inaczej. Myślę, że gdybym tu dzisiaj zaczął wyliczać wszystkie te inwestycje, a podkreślam, one są dla mnie ważne, wszystkie, bez względu na ich wielkość, to by nam czasu chyba zabrakło antenowego. Mogłoby tak być. Gdybym w tej chwili wyliczył wszystkie wyremontowane drogi w roku ubiegłym, wszystkie nowo wybudowane drogi w roku ubiegłym, myślę, że ten bilans wyglądałby imponująco. No to jest, szanowni państwo, zainwestowane kolejne 100 milionów w rozwój Żyrardowa. Mam nadzieję, że widoczny i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Ale jednocześnie zdaję sobie z tego sprawę, jak jeszcze dużo, dużo jest do zrobienia, tak? I podchodzę do tego z wielką pokorą, ale nie poddaję się, dlatego że po to tutaj jestem, aby, powtarzając to, co miałem okazję już powiedzieć, rozwiązywać problemy naszego miasta, problemy mieszkańców, bądź też pomagać w rozwiązywaniu tychże problemów. Panie prezydencie, to powiedzmy teraz może o, myślę, takim dosyć dużym wyzwaniu, o Centrum Usług Społecznych, bo to jest twór, którego wcześniej nie było. Nie było. Oczywiście, że nie było. Od 1 lipca ubiegłego roku funkcjonuje nowa niejako instytucja, można by powiedzieć nowa, stara, bo Centrum Usług Społecznych powstało na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast zadaniem tej nowej instytucji jest to, aby rozszerzać zakres świadczonych usług w tej materii, jeśli chodzi o kwestie społeczne dla mieszkańców Żyrardowa, czyli zwiększać wolumen tychże usług, ale też tam w tej chwili następuje, i mam nadzieję, że to zaczyna być już widoczne, nowa jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców. Bardzo duży projekt,
dedykowany właśnie w tej kwestii społecznej. Tutaj współpracuje CUS bezpośrednio z naszym Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. To są dwie z jednej strony niezależne, ale bardzo współpracujące ze sobą w tej chwili komórki czy instytucje. Tak, żeby mieszkańcy już w niedalekiej przyszłości w ramach tego projektu otrzymywali coraz więcej usług. Ja powiem w tej chwili najważniejsze rzeczy, które CUS-u dotyczą. Przede wszystkim pokłosiem realizacji tego projektu będzie zmiana bazy lokalowej, jeśli chodzi o Centrum Usług Społecznych. Dzisiaj jeszcze przy ulicy Armii Krajowej, ale już niedługo na ulicy Piaskowej. Chcemy wykorzystać te obiekty, które tam są, tak żeby stworzyć taki kompleks, centrum wręcz usług społecznych na rzecz mieszkańców Żyrardowa. Przypomnę, że jednym z zadań w tym projekcie są tak zwane mieszkania chronione, czyli pomoc osobom, pomoc rodzinom do pewnego etapu, tak aby tych naszych podopiecznych usamodzielnić i w pewnym momencie powiedzieć, a teraz żyj sam. I nie na zasadzie, że to jest jakieś negatywne zjawisko, tylko to mieszkanie chronione będzie miało zadanie przygotować rodzinę, człowieka do samodzielnego życia. A z różnych względów niektóre osoby dzisiaj sobie z tym nie radzą. I myślę, że to jest duże wyzwanie, ale też bardzo daleko idąca pomoc na rzecz tego rodzaju osób, które same sobie w życiu nie radzą. Przygotujmy ich do samodzielności, a być może nawet do tego stopnia przygotujmy ich, aby w przyszłości te osoby mogły pomagać innym. I to jest jedno z zadań właśnie tej nowej instytucji, jaką jest Centrum Usług Społecznych. Z tych takich ciekawszych elementów działalności Centrum Usług Społecznych to jest również pojęcie tak zwanej teleopieki. Dedykowany ten element działalności CUS-u jest osobom starszym, najczęściej samotnym. Te osoby otrzymają specjalne urządzenie, które będzie monitorować ich stan zdrowia. Nawet do tego stopnia, że jeżeli urządzenie zauważy upadek takiej osoby, automatycznie zostanie powiadomiona o takim zdarzeniu odpowiednia instytucja, odpowiednie służby, które podejmą interwencję. No więc to jest zupełnie nowość, tak, na terenie miasta Żyrardowa, właśnie dedykowana tym osobom starszym, chorym, samotnym, pozbawionym opieki osób trzecich. Takiej bezpośredniej, codziennej opieki. Myślę, że ten segment będzie się cieszył bardzo dużym powodzeniem. Teleopieka, no cóż, rzeczywiście zaczynamy i myślę, że systematycznie będziemy ten wątek rozwijać. Taka opieka na miarę nowych czasów XXI wieku i niestety czasów po pandemii. Mam nadzieję, że po pandemii wkrótce będzie można tak powiedzieć. I tutaj pani dotyka tego tematu związanego z pandemią. Tam w ramach działalności Centrum Usług Społecznych będzie można bezpłatnie korzystać chociażby z porad psychologa. Pandemia u niektórych wywoła stany wręcz depresyjne, lękowe, szanowni państwo. Nie bójmy się tego też powiedzieć, tak? My jako miasto jesteśmy zobowiązani wręcz tego rodzaju osobom pomagać. I spory segment działalności właśnie w ramach tego projektu, jakim jest Centrum Usług Społecznych, dedykowany jest takim osobom, które potrzebują po prostu wsparcia psychologicznego. Psycholog, terapeuta, to są właśnie usługi dedykowane mieszkańcom Żyrardowa, którzy tego wsparcia będą potrzebować. Są jeszcze inne ciekawe rzeczy, jest ich cała masa, szanowni państwo, i tutaj wymienię chociażby uruchomienie w ramach tego projektu tak zwanej złotej rączki. Temat dedykowany osobom samotnym, starszym, mieszkającym samotnie, niepełnosprawnym, tak, że w razie potrzeby skorzystania przy naprawie czegoś tam w domu, w mieszkaniu,
no będzie można poprzez Centrum Usług Społecznych zamówić sobie taką złotą rączkę, który bezpłatnie przyjdzie i dokona takiej naprawy, której samodzielnie ta osoba, która mieszka na przykład samotnie, nie jest w stanie wykonać. Taksówka dla seniorów się pojawi, a więc w sytuacjach takich, kiedy gdzieś trzeba będzie podjechać do lekarza, załatwić jakieś sprawy, być może urzędowe, a osoba jest osobą schorowaną, samotną, będziemy tutaj świadczyć bezpłatny dowóz dla takich rzeczywiście osób, które tej pomocy wymagają. Naprawdę, uwierzcie Państwo, wachlarz tych usług jest bardzo, bardzo szeroki i myślę, że dedykujemy kiedyś być może osobny program dotyczący właśnie zakresu i możliwości świadczenia tych usług poprzez Centrum Usług Społecznych, nomen omen, w Żylardowie. Ja gorąco zachęcam mieszkańców Żylardowa do obserwowania stron internetowych właśnie Urzędu Miasta, wspomnianego już Centrum Usług Społecznych, Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, tak aby Państwo byli jak najlepiej zorientowani co do możliwości korzystania z tego dobrodziejstwa, czy tych dobrodziejstw, tak, które niesie za sobą projekt związany z Centrum Usług Społecznych. Czyli można powiedzieć, że to będzie zupełnie nowa jakość. Tak, bo takie są założenia tego projektu. Zwiększamy wolumen, rodzaj i jakość świadczonych usług w tym segmencie dedykowanym usługom społecznym. Panie Prezydencie, a czy takim dużym również wyzwaniem i być może kontynuacją inwestycji już z tego roku, w tym 2022, będzie Kantor, przepiękny zabytek swoją drogą? Zdecydowanie tak. Ta inwestycja w tej chwili wybija się na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o zakres rzeczowy i finansowy naszych miejskich inwestycji. I obecny rok, a więc rok 2022, to już będzie ten rok, gdzie mieszkańcy Żylardowa będą mogli dyskontować wykonany tam remont, rewaloryzację tego obiektu, bo przecież przede wszystkim uratowaliśmy najpiękniejszy. Może ja wiem, że to jest rzecz gustu, tak, i każdy indywidualnie sobie określi, który z zabytków Żylardowa jest najpiękniejszy. Przypomnę, że jest ich niemało ponad 270 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ale mnie się wydaje, że jednak Kantor to jest ten number one. Ja się bardzo cieszę, bo my jako telewizja mogliśmy właśnie niedawno być w Kantorze, tak, i on jest, szanowni Państwo, rzeczywiście niesamowity i robi wrażenie. Robi wrażenie, szczególnie jeśli skonfrontujemy wygląd Kantoru. Mamy to zarchiwizowane w postaci zdjęć, filmów sprzed kilku lat. Tam naprawdę doszło do całkowitej degradacji tego obiektu, no z różnych przyczyn, tak, ja teraz nie chcę tu tego absolutnie oceniać. Moim zadaniem było uratować ten obiekt dla historii, dla mieszkańców Żylardowa, a przypomnę, że ten obiekt będzie dedykowany przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta, dlatego że powstaje tam centrum obsługi mieszkańca. Oczywiście z taką powierzchnią, jaką jest MOTEK, czyli Miejski Ośrodek Turystyki i Edukacji. I to jest miejsce dedykowane każdemu. I tym małym mieszkańcom Żylardowa i tym dużym. Tam w tej przestrzeni będziemy się uczyć historii Żylardowa, poznawać tę historię Żylardowa w oparciu o najnowsze technologie. Chociażby pojawią się hologramy Filipa de Żylarda. To tak zdradzę trochę tej tajemnicy, co tam będzie. Całe to skrzydło tego obiektu z wejściem od ulicy Armii Krajowej właśnie dedykowane jest tego rodzaju usłudze. Myślę, że to będzie również takie miejsce spotkań naszych mieszkańców, gdzie będziemy mówić nie tylko o historii Żylardowa, ale również o jego przyszłości. Myślę, że w tym obiekcie powstanie również to, czego dzisiaj w Żylardowie nie ma, mianowicie w konsultacjach z panem wojewodą mazowieckim dążę do tego, aby w Kantorze otworzyć delegaturę biura paszportowego. Chciałbym, żeby Kantor był takim kompleksowym miejscem obsługi mieszkańca.
od A do Z, żebyśmy mogli tam sobie wszystko pozałatwiać, a dodatkowo uczestniczyć w tym życiu historycznym Żardowa, korzystając z tej przestrzeni w tym celu specjalnie dedykowanej. Myślę, że również Pałac Ślubów, który tam powstanie, to też jest dobra informacja dla mieszkańców Żylardowa, że w odróżnieniu od obecnych warunków będziemy mogli przyjmować osoby niepełnosprawne bez żadnego problemu. Przypomnę też, że w tym obiekcie jest taka nowość, której do tej pory nie było, tak? A więc winda kursująca od poziomu parteru aż po poddasze użytkowe. To też jest ukłon w stronę osób właśnie niepełnosprawnych. I myślę, że szanowni państwo, to jest obiekt o znaczeniu historycznym. Tchniemy nowego ducha oczywiście w ten budynek, bo o tym już powiedziałem, o tych nowoczesnych technologiach. I myślę, że wszyscy mieszkańcy będą dyskontować walory tego obiektu. Ja już też wskazuję na to, że wokół budynku powstaje jego zagospodarowanie. Powstał już bardzo duży parking, którego przecież w tym naszym centrum brakuje, tych miejsc do parkowania. Trochę cierpliwości i myślę, że będziemy mogli państwu, mieszkańcom Żylardowa, zaprezentować ten obiekt już po remoncie. Być może zaczniemy od takich zorganizowanych wycieczek grup mieszkańców, którzy będą mogli zobaczyć, jakie efekty w wyniku tego remontu zostały poczynione, czy też osiągnięte. Panie prezydencie, ale to ile tej cierpliwości? Kiedy pan to przewiduje? Ja myślę, że to już niedługo, bo to sądzę, że może być pierwszy kwartał tego roku, więc mówiąc o chwili cierpliwości, nie przesadzam. Panie prezydencie, co poza kantorem w tym 2022 roku jeszcze? Co jest takiego istotnego dla miasta? Budżet na rok 2022 został przygotowany w taki sposób, aby mieć możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie czy też absorpcję środków pochodzących z Unii Europejskiej, ale również szeregu rodzajów programów krajowych, tak, które wspomagają inwestycje samorządowe. Mówię tutaj chociażby o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. I dlatego też zdecydowałem, aby nie zwiększać deficytu w stosunku do roku minionego i nie zwiększać zadłużenia. Do czasu, kiedy nie zostaną uruchomione pierwsze konkursy, jeśli chodzi o przede wszystkim w tej chwili o środki europejskie w nowej perspektywie unijnej, i wtedy podejmować wspólnie z radnymi decyzje, w którym kierunku pójdziemy. Tak? Ja przypomnę, że w roku ubiegłym na ostatnim posiedzeniu Komitetu Sterującego, jeśli chodzi o Żylardowski Obszar Funkcjonalny, wybrano mnie przewodniczącym zarządu tego komitetu sterującego. Cieszę się bardzo z tego powodu i dziękuję za zaufanie. Tak przy okazji, korzystając z czasu antenowego w naszej telewizji, wszystkim 22 przedstawicielom samorządów wchodzących w skład Żylardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ale co to znaczy, szanowni państwo? Wszystkich gmin jest 23, bo Żylardów jest tą 23. Żylardowski Obszar Funkcjonalny to jest element, który pozwoli nam w przyszłości na opracowanie wspólnej strategii rozwoju tego obszaru w ramach subregionu żylardowskiego. Statystycznie został ten w 2018 już roku subregion wyodrębniony i dzięki temu, to o czym wielokrotnie mówił, będąc w Żylardowie, pan marszałek Adam Struzik, subregion żylardowski będzie miał szansę na większe dofinansowanie do projektów, jeśli chodzi o dofinansowanie unijne oczywiście, niż Warszawa i okolice. Dlatego, że my jesteśmy w tym Mazowszu w tej chwili tak zwanym regionalnym. Będą dużo większe środki.
trzeba w tej chwili bardzo solidnie już się przygotowywać do opracowywania kolejnych projektów, które zgodnie z wolą czy życzeniem mieszkańców miasta będą realizowane w oparciu o dofinansowanie europejskie. I żeby móc być skutecznym, no to tak trzeba było przygotować projekt budżetu na 2022 rok, abyśmy mogli pozwalać sobie na zapewnienie udziałów własnych w tych projektach. Bo nawet jeśli dofinansowanie będzie rzędu 80%, to te 20%, szanowni państwo, trzeba będzie znaleźć we własnym budżecie. A przecież nie mówimy o inwestycjach o wartości 100 tysięcy złotych, tylko znacznie, znacznie wyższych. I tak został ten budżet skonstruowany właśnie. Co nie znaczy, że on jest budżetem, który cechuje recesja, tak? Bo nadal, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, wydajemy ich bardzo dużo. Takie elementy jak drogi przede wszystkim w tym budżecie, które się pojawiają, to są kwestie związane w tej chwili też z pewną nowością w Żyrardowie, a mianowicie wykonaniem otworu próbnego, jeśli chodzi o wody termalne. Przypomnę, że w tym roku rozpoczynamy wiercenie na głębokość 3 km na terenie ciepłowni naszej miejskiej. A założenia są bardzo ambitne i piękne, powiedziałbym. Ta woda ma mieć temperaturę nawet do 70, do plus 70 stopni Celsjusza. I gdyby tak się okazało, to myślę, że jest to duża szansa dla nas wszystkich, dla naszej spółki, aby korzystając z tego źródła można było dostarczać ciepłą wodę, dostarczać centralne ogrzewanie do naszych domów i mieszkań. Naprawdę po niskich kosztach. To też tylko chwila cierpliwości i będziemy wszystko wiedzieć. Myślę, że to przedsięwzięcie oprócz kantoru będzie się w przyszłym roku wybijało na pierwsze miejsce pod względem takim rzeczowo-finansowym. Tych inwestycji jest dosyć sporo, tak. Ja zawsze będę przypominał, że jeszcze do niedawna wydawano na inwestycje miejskie 4 miliony złotych rocznie. W tej chwili jest to kwota rzędu 100. No to porównanie jest tutaj oczywiste. To jest również kwestia zaangażowania w nasze inwestycje miejskie spółek naszych komunalnych. To jest zakończenie, mam nadzieję, tak naprawdę budowy kanalizacji sanitarnej w mieście. Bardzo duże przedsięwzięcie realizowane przez naszą spółkę. To jest planowany nowy budynek żardowskiego TBS-u z 50 kilkoma nowymi mieszkaniami w tej formule. Ja myślę, że tutaj zaktywizuje się również kolejna spółka związana z mieszkalnictwem, czyli PGM Żyrardów, że wyremontowany zostanie budynek przy ulicy 1 Maja 25. Odzyska on dawną swoją świetność. Mógłbym te przykłady mnożyć, tak? Myślę, że tym naszym miejskim inwestycjom, czy też kwestii budżetu na 2022 rok, no będę częstszym może gościem tutaj u państwa. W związku z tym zapraszamy. Każdy temat możemy potraktować wówczas osobno, szczegółowo, a dzisiaj no nie chciałbym państwa, że tak powiem, wyczerpać czasem mojej wypowiedzi. Szanowni państwo, tak jak słyszycie, w Żyrardowie dużo się dzieje i dużo dziać się będzie. A ja na temat... I zielono będzie. Zielono chciałbym będzie. Dodać jeszcze, że w tym roku również zrealizujemy drugi etap rewaloryzacji zieleni w naszym mieście z najciekawszym elementem tego projektu, jakim będzie zagospodarowanie górnego stawu na terenie centrali byłych zakładów niarskich. To jest bardzo efektowny i efektywny projekt dedykowany właśnie dalszemu rozwojowi naszej zieleni miejskiej. Staram się te działania prowadzić w sposób równoważny, zrównoważony, jeśli chodzi o budżet Żyrardowa, naszego miasta. I myślę, że
mieszkańcy już w tym roku zobaczą kolejne bardzo pozytywne zmiany w przestrzeni publicznej. A na temat pięknego, zielonego Żyrardowa. Oczywiście. Rozmawiałam z prezydentem miasta, Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu i serdecznie pozdrawiam. Nazywam się Andrzej Tabaczyński, jestem prezesem firmy Arlen, spółka akcyjna. Arlen jest to firma, właściwie grupa firm, bo składa się z czterech firm. Zajmuje się produkcją tkanin specjalistycznych i szyciem odzieży. Nie jest to zwykła odzież, którą można kupić w sklepie. Jest to odzież przeznaczona głównie dla służb mundurowych, odzież ochronna, odzież specjalistyczna. Także jesteśmy pewnego rodzaju niszy w Europie i w Polsce. Wśród naszych klientów są takie instytucje jak oczywiście Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, celnicy, którzy sprawdzają na granicy różnych turystów. Te są odziani w nasze kurtki, oddziały specjalne, Grom między innymi był naszym odbiorcą. To jest w Polsce, w Europie, z takich dużych firm to będą koleje szwajcarskie, służby mundurowe w Niemczech, w Anglii, policja w Anglii, w Londynie przez wiele lat była przez nas ubierana. Więc firma specjalizuje się w produkcji odzieży wysoce specjalistycznej. W sumie w grupie jest około 750 osób. Firma jest skonstruowana tak bardzo pionowo. Takie modne słowo używa się, że jest to konstrukcja wertykalna, czyli pionowa. Zaczyna się od produkcji tkanin, to jest firma Optex w Opocznie. Firma była spółką Skarbu Państwa, którą kupiłem 15 lat temu. I produkuje tkaniny w tej chwili. W jaki sposób udało mi się właściwie z firmy zbankrutowanej, bo to była firma zbankrutowana bez swojego produktu, który mógłby skutecznie konkurować na rynkach polskich czy europejskich, udało mi się stworzyć bardzo nowoczesną firmę. Nam to zajęło 15 lat, oczywiście nie zrobiłem tego sam, bo jestem otoczony całą grupą ludzi. Jest to tak naprawdę praca zespołowa. Znaczy moją wielką zasługą, tutaj przemawia moja nieskromność, jest to, że udało mi się taki zespół w ogóle skompletować. W każdym razie firma Optex produkuje tkaniny wysoce specjalistyczne. Są to tkaniny laminowane. Laminowane to znaczy sklejone z membraną paroprzepuszczalną wodoodporną. To jest, powiedziałbym, na tym etapie właściwie główny produkt Optexu. Eksportowy również tego typu tkaniny używane są w przetargach publicznych w Polsce. Optex początkowo z firmy, która zatrudniała 720 osób, to było w chwili, kiedy Optex został kupiony przeze mnie. W tej chwili zatrudnienie spadło do około 350 osób, natomiast przychody ze sprzedaży są praktycznie 3 razy wyższe. Przez ten czas zostało zainwestowane około 20 milionów złotych w nowe Krosna, w nowe maszyny. I jestem bardzo dumny z tego, że właściwie z firmy upadającej, bez pomysłu, bez produktu, który byłby sprzedawalny, powstała firma europejska. W grupie, oprócz Optexu, mamy 3 firmy, które produkują odzież. To będzie Arlen tutaj w Żyrardowie. Kupiliśmy firmę przed 5 laty w Tarnowie, która również stała na granicy bankructwa. I przed 2 laty firmę Taylor w Dzierżoniowie. Tu jest takie centrum właściwie rozwoju produktu. Żeby zrobić odzież specjalistyczną, czy jakąkolwiek odzież, trzeba mieć najpierw z czego to zrobić, jeżeli potrzebne są surowce. Ponieważ firma jest dosyć unikalną firmą, bo produkuje odzież specjalistyczną, to może być odzież, która chroni przed wiatrem, przed elektrycznością statyczną, przed ogniem i wodą. Czyli musimy mieć surowce. Surowce pozyskujemy albo kupujemy, albo tego typu surowce specjalistyczne, czyli te tkaniny laminowane, sami produkujemy w naszej własnej firmie w Optexie. Tutaj natomiast jest cały rozwój produktu, to znaczy jest modelowanie tego produktu, trzeba zrobić to całą dokumentację techniczną. Odzież techniczna, specjalistyczna czy ochronna podlega certyfikacji.
Właściwie każda krawcowa, powiedzmy, czy każdy, który by chciał się uprzeć i mając właściwie domową maszynę do szycia, może uszyć sobie bluzkę. Ona będzie lepiej pasowała, mniej pasowała się, może to popruje, skurczy i nie będzie wygodna, ale można to zrobić. W przypadku odzieży specjalistycznej jest to bardzo skomplikowany proces. Więc tutaj Żyrardów jest takim centrum rozwoju produktu, odzieży. Optex to jest centrum rozwoju tkanin, a Żyrardów jest centrum rozwoju produktu. Znaczy tworzy się to najpierw te pierwowzory, później robi się to oczywiście szablony, dokumentacje. I tutaj jest, powiedziałbym, taki mózg właściwie, o ile chodzi o odzież, mózg firmy. Tutaj mamy w tej chwili krojownię, która jest definitywnie przerozmiarowana na nasze potrzeby i również Żyrardów kroi na potrzeby, znaczy robi rozkrój na potrzeby innych naszych firm, czy również podwykonawców, bo my produkujemy w sumie około 1 000 000 sztuk odzieży rocznie. Nie ma takiej możliwości, żeby uszyć to wszystko w naszych własnych zakładach. W naszych własnych zakładach tutaj w Żyrardowie, Tarnowie i w Dzierżoniowie podejrzewam, że szyjemy około 300 000 sztuk odzieży rocznie wysokospecjalistycznej, to znaczy odzieży, w tym przypadku to jest odzież, gdzie są taśmowane szwy, uszczelniane szwy specjalną taśmą. I to już jest tak naprawdę najwyższa szkoła jazdy. Mało kto to potrafi zrobić. Dla przykładu są specjalistyczne maszyny do uszczelniania szwów. U nas w firmie, w grupie, posiadamy takich maszyn około 40 czy 50, już nawet nie znam to dokładnie liczby. Przeciętnie firmy, które produkują tego typu odzież, mają 4 maszyny, to już jest całkiem dużo. Także tutaj jesteśmy absolutnym liderem w Polsce i moim zdaniem liderem w Europie. Żyrardów pełni taką rolę trochę właściwie koła ratunkowego dla pozostałych szwalni. Jak ktoś się spóźni, to tutaj spływają takie wszystkie właśnie rzeczy, które trzeba natychmiast skończyć, zrobić. Więc te moje szwaczki są bardzo dzielne. No i zawsze dowcip powtarzam, one już się chyba znudziły moim dowcipem, jak to przyjeżdża marynarz w ogóle z rejsu półrocznego do żony i bierze ją do okna i mówi: zobacz tutaj, a Marysiu, popatrz sobie tam przez okno, co tam widzisz? No co widzę? No widzę. A ulice? Ale co tam dalej? No samochody jeżdżą, no dobrze, co jeszcze widzisz? No drzewa rosną, no ludzie chodzą. No to sobie popatrz, bo przez następne 3 dni będziesz tylko sufit oglądała. I to jest dowcip, który moim szwaczkom opowiadam. I one się, to są panie, które są już po 50, ale się zaśpiewamy wszyscy. I to jest coś, żeby je pocieszyć, że ten ciężki okres się, prawda, zbliża, że będą miały dużo pracy. I w jakiś taki sposób humorystyczny nam to pozwala przetrwać ten okres nawału pracy, który mamy. Ale gdyby ktoś chciał zostać szwaczką, serdecznie zapraszam. Praca jest żmudna, ponura. Ja bardzo, bardzo dbam o moje dziewczyny. My możemy pójść w każdej chwili. Bardzo wiele osób to znam po imieniu, żartuję z nimi. I tam działka, którą kiedyś kupiłem w celach inwestycyjnych, żeby dobudować, żeby rozbudować, prawda, magazyn, okazało się, że z chwilą, kiedy kupiłem Optex, tam jest 40 000 metrów kwadratowych pod dachem, nie jest nam potrzebna powierzchnia magazynowa, więc postanowiłem to przekształcić w parking i powstał w zeszłym roku parking. Żeby było sprawiedliwie, to doszło do losowania miejsc parkingowych. Każda szwaczka sobie jakoś to wyciągnęła los, także każda ma swoje miejsce parkingowe. Powstał parking, kwiatki, drzewa rosną i tak dalej. To jest właściwie dla moich szwaczek i dla wszystkich, którzy są, żeby mieli gdzie samochód bezpiecznie zaparkować. Bardzo lubię swoją pracę. Znaczy tak bardzo ją lubię, że praktycznie jestem z zawodu lekarzem. Jestem chirurgiem ortopedą. Pracowałem, z Polski wyjechałem dawno temu, jeszcze przed powstaniem Solidarności, zaraz po stażu. Jako bardzo młody lekarz byłem w różnych częściach świata. Ożeniłem się w Anglii, później pracowałem jako lekarz w Anglii. Później pojechałem do Afryki Południowej, pracowałem tam na uniwersytecie, byłem wykładowcą, 8 lat pracowałem, byłem chirurgiem ortopedą.
Później znowu wróciłem do Anglii i w latach 90. wróciłem do Polski. Wtedy, jak znaczy w pewnym okresie, już kiedy ja szukałem bazy produkcyjnej w Polsce, w Żeradowie była firma Poldres. Firma, która była dostawcą mundurów polowych dla armii i to był okres, kiedy był taki proces nazwany komercjalizacją. Ja wygrałem przetarg, żeby kupić część, tą firmę. Natomiast zostałem totalnie zablokowany przez wtedy istniejące związki zawodowe w tej firmie jakoś radę pracowniczą. Do tej pory pamiętam to, bo było spotkanie, firma, która przenosiła straty, nie miała maszyn. Ja im kupiłem maszyny, wynająłem pomieszczenie, które stało całkowicie puste na ostatnim piętrze i chciałem coś wspólnie działać i zostałem w sposób ordynarny wyrzucony z tego pomieszczenia. Wtedy to był straszny, ciężki okres, bo chciałem, znaczy nie bardzo nawet miałem gdzie przenieść te moje szwaczki. I spotkałem się z totalnym brakiem zrozumienia, wręcz z totalną wrogością. I skończyło się fatalnie dla firmy Poldres, która już to dawno zbankrutowała. Tutaj musiałem kupić bardzo szybko, wtedy takie były dwie stare piekarnie, zdewastowane totalnie. Myśmy jeden z tych budynków został odremontowany w ciągu 6 tygodni, przeniosłem szwaczki. Także Poldres był właściwie z kilku powodów blisko Warszawy, no i wydawało mi się, że mogę znaleźć bazę produkcyjną w oparciu o to istniejącą firmę Poldres. No to się skończyło niestety, jak się skończyło. Nigdy tego nie zapomnę. Więc mnie właściwie wymówiono ten wynajem piętra, które stało puste przez 5 lat. Nie było na nie pomysłu. I firma Arlen wynajęła piętro, zatrudniła szwaczki, kupiliśmy to nowe maszyny, zrobiliśmy remont. I teraz w czasie tych finalnych negocjacji to było 20% natychmiastowa podwyżka, gwarancja zatrudnienia na 36 miesięcy. Gdybym kogoś zwolnił, musiałbym wtedy wypłacić tą odprawę. I to były potężne pieniądze i coś tam jeszcze. Powiem, to było totalnie nie do zaakceptowania i w efekcie wyszedłem, trzasnąłem drzwiami. I to było chyba piątek, w poniedziałek mi wymówiono piętro. Ja szukałem wtedy, żeby gdzieś te moje szwaczki przenieść, a to był właściwie obszar bezrobocia, bo tutaj było potężne bezrobocie wtedy w Żeradowie. Poszedłem do Solidarności, usłyszałem, nas to nie obchodzi, bo to nie są moi ludzie. Bo na jakiejś sesji byłem w Radzie, żeby też jakoś ratować miejsca pracy. Na koniec mi pomógł wojewoda Skierniewicki, który wydłużył okres tego wypowiedzenia o 30 dni. To był jeszcze lipiec, sierpień, no bez sensu, to była jakaś czysta zemsta, w ogóle bezsensowna sprawa, a powodem było tego, że jedna z pań, która była jakiś tam w tej całej hierarchii związkowej bardzo wysoko, powiedziała, że byłem arogancki, bo jej nie powiedziałem dzień dobry, idąc korytarzem. Jakaś bzdura zupełna. I firma zbankrutowała, nie ma dawno firmy. Więc także w sumie Żyrardów, żeby już teraz to zreasumować, szukałem bazy produkcyjnej, to był taki logiczny wybór, blisko Warszawy, znaczy dostępne szwaczki, czyli tak zwana siła robocza i istniejący zakład, który chciałem w jakiś sposób zmodernizować, zrestrukturyzować i to mi nie wyszło i zostałem właściwie, czułem, że moim obowiązkiem jest kontynuacja zatrudnienia tych ludzi, którzy mi zaufali. Te około 40 szwaczek, które pracowało dla firmy i stąd znalazłem błyskawicznie to pomieszczenie, które w tej chwili, znaczy to nie tutaj, bo tutaj to jest nowo dobudowane, ale na tym terenie. Taka historia Żyrardów. Szczerze mówiąc, to nigdy mnie nic złego nie spotkało, za wyjątkiem tego pierwszego incydentu, ale w sumie bardzo przyjazny, moim zdaniem, to był prezydent, ja to miałem przyjemność poznać kilku prezydentów i od żadnego z nich nie doznałem nigdy żadnej przykrości, wręcz przeciwnie, jakaś pomoc, zrozumienie i to pełne zaangażowanie. Żeby w ogóle mieć sukces, moim zdaniem, trzeba bardzo głęboko wierzyć w to, co się robi. Jeżeli robimy to rzetelnie, w sposób uczciwy, osiągamy sukces. To jest tak naprawdę opowieść o mojej firmie.